symetrii wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f od x równa się 1 trzecia x kwadrat plus 4x plus 7 jest prosta równaniu. Musimy zapamiętać, że wzór na oś symetrii paraboli to jest równanie następujące. To jest x równe minus b przez 2a. Czyli to jest jakby pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli przy okazji. Czyli oś symetrii to jest x równe minus b przez 2a, czyli to jest przy okazji x wierzchołkowe. Z czego to wynika? Zobaczmy, jak mamy funkcję kwadratową. I oś symetrii zawsze przechodzi przez pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli, czyli tutaj przez tego x wierzchołkowego. No i u nas minus b na 2a. B to jest to, co stoi przy x, a to jest to, co stoi przy x kwadrat. Czyli będziemy mieli minus 4 przez 2a, czyli przez 2 razy 1 trzecia. Czyli będziemy mieli minus 4 przez 2 trzecie. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli minus 4 pierwsze razy 3 drugie. Czyli będziemy mieli minus 4 razy 3 minus 12 drugich, czyli minus 6. Nasza oś symetrii to jest x równe minus 6. Czyli jest taka odpowiedź, jest to odpowiedź A.